Hej, hej, witam was moi kochani w kolejnym odcineczku z Bloons TD6. Moi drodzy, pojawiło się w końcu, coś się pojawiło do roboty. Idziemy na Odyssejkę Hard, bo już Easy i Medium sobie zrobiłem dla nagród. Idziemy na Harda, tu mam przygotowaną Gwendolynę, no i wrzucone jakieś dziwne tutaj jednostki, bo no nie jest to prosta Odyseja, mam nadzieję, że nie będą tutaj na wakacje uciekać małpki, ale jest Mars z Military Only, Mars z Magic Monkey Only i tu są standardowe mapki, które nic nie robią, więc musimy coś mieć czysto pod military na Marsa, czyli na przykład dwa moździerze i trochę snajperów. Magic Monkey pod Marsa, no to liczę na magów tutaj, no i muszę ninją rozbijać purplesy i jakiś alchemik może do czegoś się przyda. No i generalnie dwa klejaki, no bo przecież jest event, nowy achievement na klejaki, więc trzeba teraz wszędzie te klejaki łapać, gdzie się da, żeby klej sypać, więc będziemy se jaja robić klejakami tam, gdzie się da. No a zaczynamy niestety od Magic Monkey Only i od Military Only i nie stać mnie nawet na Herosa, żeby postawić. To jest dramat. No dobra, zacznijmy może od moździerza, co? Zobaczmy, co nam tutaj moździerz pomoże. Czy moździerz tutaj nam wykeruje early game, żeby mógł postawić Herosa? Jak nie, no to wjedziemy zaraz ze snajperem. Na razie pierwszą turę przeżyliśmy. Nasz moździerz tutaj ostre hardkiery robi. Jezu. Niebieskie tu strong. Niebieskie tu strong. Dobra, dalimy radę. Spowolnimy trochę, bo zaraz będziemy tutaj stawiać naszego Herosa. Szósta tura. Niebieskie tu strong. Mamy Gwendolinę, gdzie my ją tutaj postawimy? Tutaj gdzieś, niech idzie. Dobra, teraz się nie boimy. Jesteśmy teraz dzielni, waleczni, niebezpieczni. Mamy Gwendolenkę. Mamy koktajl, w razie czego zobaczcie, co my możemy robić. Ciach, bach. I nic nie przejdzie. One for you. Dobra, no to idziemy z nasz moździerz. Faster reload. I pałujemy tutaj po nerach typów. Do camo jeszcze mamy czas. Na camo na 24. Albo 24 lejemy i wpuścimy sobie ją na kolce. Najprawdopodobniej na 33 sobie już coś zmontujemy. Jakiegoś drugiego moździerza albo snajpera. Na razie... Martwmy się o to, żebyśmy nie przepuszczali tutaj z tego kółka naszej akcji, więc tutaj zrobimy sobie rapid reload w miarę szybko, żeby strzelać, bo to przeciwnik poznał naszą słabość, wysyła nam niebieskie balony, nie? To jest nasza największa słabość, niebieskie balony. Zaraz zrobimy bigger blasta, żeby tutaj nie misować nic. Myślę, że sobie zrobimy właśnie ścieżkę 2-4-0. Nie będziemy się tutaj w te signal w ten podpalania bawić i pójdziemy tutaj po prostu w naparzanie, nie? Bloon Buster to są rzeczy, które podostawały tam w topowej ścieżce trochę boostów teraz, więc może nawet, czy Bigger One mi tu jest potrzebny? Nie sądzę, bo tu i tak mamy dość duży zasięg na tym kraterze, więc pójdziemy sobie w Bloon Bustera i po prostu w Heavy Shell'e i pójdziemy sobie dalej tutaj w nasz mortarek. Tak jak mówię, 24 olejemy, 24 sobie przepuścimy. Gorzej mamy, że tu do 80 aż trzeba wytrwać i mamy w zasadzie tylko snajpery na to. No z military był jeszcze do wyboru Dartling, no. No wybaczcie mi, ale tutaj Dartling no, do najmocniejszych nie należy. A szczególnie po nerfie, że teraz chyba rakety nie strzelają przez przeszkody, więc... w ogóle by tu nie dotarł nawet ten Rocket Storm, więc no... Jedyne co możemy dodać to kolejne moździerze. I to tyle, nie? Heavy Shell'e. I będziemy zbierać na artylerię. Ale zanim to myślę, że dodamy już tutaj sobie jakieś snajpery. Jakieś snajpery, takie, żeby tutaj celowały w dziurę. I tam jeszcze, on zobaczy, dobre ułożenie. Mamy coś tam, jakiś widok, jakby coś przesmyknęło na koniec mapy. Mamy widok na początek mapy i mamy widok na... Tutaj mamy widok na środek krateru, cały początek mapy. I w razie czego tutaj na końcówkę mapy jakby coś prześmignęło. Widzicie, jest taki paseczek, który mamy widoczność, więc jest to doskonała dla nas rzecz. 24 żeśmy sobie odpuścili. Idziemy sobie dalej. Teraz z purplesami mamy troszeczkę problem. Tu na Magic Only ta tura będzie trudna na purplesy, bo będzie musiała tu ninja wjechać do tej tury. Trzeba będzie pamiętać albo szybko kliknąć Escape Enter. albo szybko
Czerwonych my się nie boimy, naszą słabością są niebieskie balony. Już nie, zobaczcie, niebieskie balony już też łoimy. Można by już sobie pomyśleć o tym LEDy. Z LEDami sobie też radzimy. Dobre zawodniki jesteśmy, ze wszystkim sobie radzimy. Kurczę, jakie my dobre zawodniki jesteśmy. To może już byśmy się na tego Mołaba zaczęli przygotowywać, bo wydaje mi się, że dla nas problemem to będzie ten Mołab, więc spróbujmy go może nawet podkamoledować trochę, co? Od razu sobie kamoledy przygotujmy, no. Tak to zróbmy. I idziemy tutaj w Deadly Precision i May Mołaba spróbujemy uzbierać, bo jeżeli my tego Mołaba rozbijemy przed naszym kraterem, no to w kraterze te ceramiki zabijemy naszym moździerzem. A jeżeli no ten Mołab wyjdzie niestety z naszego okręgu, to będzie lipa. No i co się dzieje? Co z naszymi kamo? A zapomnieliśmy, że nie mamy kamo za dobrze. No dobra, no to cóż, no cóż, że ze Szwecji, tam nasz snajper coś jeszcze dostrzeliwuje, więc coś tam zestrzelił, jest okej. Dorzucimy mu Deadly Precision, więc on też będzie, możemy go tutaj nakierować, żeby najpierw w kamo strzelał. Damy mu Deadly Precision, to on te kamo będzie rozbijał za one shotem, nie? Więc będzie tutaj o tyle dobrzego. Haps. Do Mołaba przydałby się nam ten, tak jak mówię, Mame Mołab, żeby go tutaj rozbić i żeby te ceramiki rozbić tutaj. No a później już będziemy się chyba skupiać na tym, żeby tutaj lać rzeczy. W sumie mogę koktajl odpalić. Jakby tu jakieś szły dziwne rzeczy na nas, to ten koktajl też powinien coś tam zrobić. Teraz koktajl jest znerfiony, że jak Purples wchodzi w koktajl, to wyłącza koktajl. Dużo takich jest ciekawostek, które nie są zbyt przyjemne dla środowiska i otoczenia. Gwendoliny, więc no jest to troszeczkę ryzykowne, ale dobra, zbliżamy się do 40, zbliżamy się też do kasy na May Mołaba. Mołaba się raczej nie będziemy już obawiać. Takie mam wrażenie. Zawsze jak będzie panika, to klikniemy se koktajla. Jest May Mołab i na tym kończymy naszą przygodę. W sensie myślę, że odpalimy sobie drugi moździerz teraz, żeby te kamo zdejmował. To jest pytanie. Czy drugiego snajpera, żeby troszeczkę szybciej strzelał. Tutaj, gdzie go tam możemy ustawić? Troszkę ma tutaj widoki. No myślę, że o tak będzie w miarę okej. Okay. Tego snajpera robimy pod faster shooting. Pod faster shooting, ten jest na kamoledy. To ten nie musi być na kamo LEDy, może być na zwykłe kamo z rozpryskiem na ferście. Też niech celuje w kamo i będzie pod super szybki strzelec. Super szybki strzelec. Teraz odkąd znerfili tego full auto rifla, że on LEDów nie bije, no jest to problematyczne, bo tutaj trzeba tych snajperów teraz kombinować. Jeden taki, sraki, owaki. Więc jest tego troszeczkę problematycznie z tym jest. No, Mołaba jak widzicie nawet nie zauważyliśmy, że był, przynajmniej ja nie widziałem. Snajpera zaraz odpalimy na full auto rifla i jakoś to będzie szło. Możliwe, że dodamy jeszcze jednego snajpera, żeby jeszcze jeden Mołab mieć. Ale no mam taką cichą nadzieję, że nie musimy tutaj, że nasze małpki nie pójdą tutaj na odpoczynek, więc chciałbym tych snajperów oszczędzać w razie czego. Więc myślę, że jeżeli już, to teraz wejdziemy sobie batery artylery. No bo boję się, pamiętacie tą odysejkę, że kiedyś tam pierwszej mapy przeszalałem, postawiłem 7 jednostek, a później musiałem resztę map dwoma czyścić, nie? Bo poszły na urlop. Więc wolę teraz nie ryzykować, tak zróbmy sobie delikatnie. Mamy May Mołaba, mamy szybkostrzelca. Zaraz będziemy mieli tutaj super artylery, więc jako tako będziemy tutaj doczyszczać. W razie czego będziemy mieli dwa skille Gwendoliny. Mamy trzeci skill teraz artylerii też, więc to też troszeczkę nam da popa, więc może nie będziemy musieli tutaj za bardzo dorzucać już jednostek. Zrobimy tutaj jeszcze Elite Defendera, no i to będzie koniec z tych rzeczy, na które nas będzie stać w tej grze, bo raczej 30 tysięcy na popendawę nie uzbieramy, raczej 36 na Cripple Mołaba też nie uzbieramy, więc raczej Elite Defender przy tych jednostkach, które mamy na stole, jest ostatnią rzeczą, którą zrobimy. No i pytanie, czy to wystarczy. One for you, one for me, Elite Defender za 5000.
No, te mapki, jak widzicie, tutaj ładnie sobie trzymamy i one po prostu, te ceramiki, jak już tutaj wpadną rozbite, to już jest dobrze. Gorzej, jak jakieś małaby nam tutaj przejdą, to trzeba będzie odpalać trójeczkę i robić potrójne bombardowanie. Robić masakrę w naszym kraterze. Na razie te mołapki sobie ładnie zatrzymujemy, więc to jest wszystko w porządku. Te ceramiki tam giną, mołapki giną. Kolejny mołabek zestunowany, rozbity, więc wygląda to naprawdę solidnie. Mamy też tego mołaba z widokiem tutaj na krater, jakby tu jakiś przesmyknął mołap i tutaj zaczął się kręcić, to żebyśmy go tutaj stunowali i rozbijali, nie? No i dobra, Elite Defender. No i zobaczymy, czy to nam wystarczy na pokonanie 80 rundy. Może być trudno, ale spróbujmy zgridować, bo... No bo obawiam się. Na pewno nie chciałbym już snajpera dostawiać, bo dwóch snajperów jeszcze mi się gdzieś na pewno przyda w razie czego. A wcale nie mam pewności, czy tu znowu nie ma wymyślonego wakacje, znów będą wakacje. Nasze jednostki po pierwszym użyciu uciekają i więcej już nie grają. Więc lepiej nie robić overkilla, lepiej się zastanówmy, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Na 63 mamy i trójeczkę, i dwójeczkę, i jedyneczkę. Mamy na wszystkie w zasadzie ciężkie rundy jakieś odpowiedzi, tak? Myślę, że nawet tych kamoledów się nie boimy już z 59, ta nic się tu nie wydarzyło. Teraz main moab nam tutaj rozbił, BFB. Wpuszcza pomalutku już wyplute z niego moabki do kraterka, a w kraterku robi się łubudu. Kolejne moabki idą, kolejne moabki giną, do kraterka idą i giną. No i dobrze, więc tutaj się nie boimy. 63 przed nami się zbliża, zobaczymy jak sobie z nią poradzimy. W razie czego klikamy dwójkę i ją spalimy po prostu, nie? Ale mam wrażenie, że nasze moździerze tutaj wykerują sytuację. Mam taką nadzieję, że tutaj moździerz wykeruje 63. O kurde, tutaj się robi niebezpiecznie, musimy spalić już. Dobra, bum 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 bum. Moździerz kery. Ujojoj, koktajl! Dobra. Dużo nie przeszło, jeszcze tam snajpery mają zasięg, więc dostrzelają. Przeszła 63, żyjemy. Wszystkie skille poszły, ale żyjemy. Mamy 15 tysięcy, to jest śmieszne, bo zaraz się okaże, że uzbieramy zaraz jeszcze 30 tysięcy na popenawę. Jak tak dalej pójdzie? Jak tak dalej pójdzie? Tak, robimy sobie mapkę, moździerzem, dwoma snajperami, uczciwa rywalizacja. Nic się tutaj złego nie dzieje. Trochę paniki było. Ojojoj, jakieś ceramiki. Ła, kto widział jakieś... Widzieliście jakieś ceramiki? Ja nic nie widziałem. Żadnych ceramików, nikt nic nie widział. No i dobrze, bo te moaby, jak widzicie, też jak przesmykną się, to tu je stunujemy main moabem, bo main moab ma też tutaj widok. Więc jak ich za dużo wyjdzie, to część postunujemy sobie w... w kraterze, a tam po prostu spałujemy je naszym moździerzem. No nie wygląda to na razie jakoś super rewelacyjnie trudno. Obawiam się rundy 7-6, 7-8 i 80. Z najbliższych planów. Z najbliższych planów się takich rund obawiam. Natomiast poza tym raczej tam zbyt wiele się nie obawiam. Aczkolwiek mogę zostać jakoś niemile zaskoczony i nagle stwierdzi gra, że powinienem się był obawiać, nie? Ale tu mam czujne trzy palce na jedynce, dwójce i trójce, nie? Coś się będzie panikowało, to klikamy trójkę od razu, nie? Tak od razu. Jak zdążymy w ogóle. Na razie moździerz sobie daje radę z tym snajperem, nie? Grzej, wygląda to w porządku. Jak na razie sobie tutaj dajemy radę. Mamy 24 tysiące, zaraz nazbieramy na popentawę. To będzie w ogóle śmieszne. Chyba, że na Cripple Moaba pozbieramy. Oj, musimy tutaj odpalić, bo tu za dużo się nazbierało. Cripple Moab to może być też ciekawa opcja. To też może być ciekawa opcja. Troszkę za dużo tych Moabów się tam trafiło. Czy po pewne Awe nam cokolwiek daje? Tylko Ability, tak? Bonus Damage to Stunned Bloons, okej. Okay. To ja dużo nie stunuję Bloonsów, więc... Chociaż ja mam, no nie mam w pierwszej ścieżce Stun Bloons. Trudno powiedzieć, czy mi to popętawe się opłaca. W ogóle nic mi się tu nie opłaca za te 30 tysięcy kupić. Najlepiej jakby mi dali przerzucić to do następnej gry. Ale odpalimy se skilla, co?
Kupimy sobie to popętawę, odpalimy sobie skilla, będziemy śmieszni. Chyba, że na niego nie zarobimy. 74, coś tam stunujemy? Tak, jakieś BFB szło i się rozbiło chyba. No. Zaraz kupimy popenawę, ale jaja. Kaps! Czy wy widzieliście, jak to popenawę działa? Zaraz wam pokażę. 7-6 odpalimy. Albo dobra, dużo BFB leci. Zobaczcie, bum, 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 bo całej mapie popenawę. Czy to takie dobre? Nie wiem. Ten BFB dalej żyje, więc nie wiem, czy to takie mocne było. Dobra, na pewno koktajl, bo robi się niebezpiecznie. 7-8, potrzebujemy nasze popętawy na 7-8. Śmieszna ta odysejka. Śmieszna ta odysejka. Śmieszna ta odysejka. Ja chcę żyć. O Jezu, następne jakieś BFB lecą. Czy my się boimy tych BFB? Powinniśmy przynajmniej troszkę. O Jezu, 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 żyjemy. Dobra, 7-8. 7-8, wjeżdżają ceramiki. Bum, bum, bum. Nie ma ceramików. Maciej, Maciej, Maciej. Coś ty zrobił tym ceramikom. Przeszło one, nie wiedziały, co się dzieje w ogóle. Ktoś jeszcze tu mnie chce napadać? Nie widzę. 7-9 poproszę. O, jeszcze tu coś. Dobra, spalimy je w cholerę. Jeszcze druga tura przyszła do nas. Dobra, to jakiś natłok jakiegoś badziewia kolorowego, to nasze po prostu popętawe tutaj to rozpopowuje. 7-9 wjeżdża, a bo to jest już 7-9, dobra. Te moaby tutaj troszeczkę niebezpiecznie to wygląda. Dobra, przetrwaliśmy. Te BFB też tak troszeczkę się rozbiło, przetrwaliśmy. I ostatnie BFB, jeszcze nie, jeszcze z tyłu. Następne jest bardzo fajnie, ten map działa, bo nam wpuszcza tutaj po trochu tych jednostek, a dalej resztę trzyma gdzieś tam za ekranem i co chwilę tam dopuszcza po jednym. No i mamy 80. ZOMG, tutaj nas, tutaj nie zobaczymy go, o, nawet go widzimy. Nawet go widzimy, o ty panie. Ale znerfili Mejmoaba, ale znerfili Mejmoaba, że ten ZOMG tutaj nawet doszedł. Bum, popędawę, bum, podpalenie, easy. No i teraz zobaczymy, czy tutaj były wakacje, czy nie było wakacji. Szczerze mówiąc, wolałbym nie, bo tych czterech snajperów to jest bardzo potrzebna dla mnie impreza. Mamy czterech snajperów, mamy dwa moździerze, czyli nie ma tutaj wakacji. Uff. Uff. I uff jeszcze raz. Uff, uff, uff jeszcze raz, więc zaczniemy sobie od klejaka, myślę. Co wy na to? Darmowy klejak? Czemu nie? Czemu nie? Czemu nie darmowy klejak? Maćku, czemu nie darmowy klejak? No właśnie, czemu nie? Czemu nie darmowy klejak? Mamy 850, czyli coś za 500 bym sobie mógł postawić jeszcze. No za 500 to ma gg. Ma gg tylko za 500 jest. Ma gg. Chciałbym sobie nazbierać na Gwendolinę jakoś, ale coś by musiało tu mi wykierować early game. Jakiś snajper? Jakiś snajper? Może? Jakiś snajper może? Co? Klejak tutaj będzie, moi drodzy, oklejał, spowalniał wszystko, a my zbieramy na Gwendolinę, nie? A co? Jak klejak będzie oklejał, to snajper będzie miał więcej czasu na strzelanie. O, widzicie, jakie to jest sprytne, to co Maciej wymyślił? Tylko coś mi się tu nie podoba, bo coś tutaj za dużo ucieka. Drugi snajper, hello. A, zielony, niebieski, dobra, uciekł. Nie, uciekają. Dobra, nic nie ucieka, nic nie ucieka, my tu kleimy, kleimy. Dobra, strzeloj szybciej. Strzeloj, chłopie, szybciej, bo tu zaraz nam klejak wszystko przepuści. Dobra, strzelają chłopy szybciej. Dobra. Kiedy my zbierzemy pieniądze na Gwendolinę? Kto to może wiedzieć? Dobra, klejak. Glusołk. Przydałby mi się Korkosif. Korkosif by się przydał. Korkosif. Zwany inaczej troszeczkę niż powinien być zwany. No dobra, dwóch snajperów sobie tam dziubię na razie, jest jako tako. Czy nazbieramy na Gwendolinę kiedyś? Trudno powiedzieć, bo zaczyna tutaj być niebezpiecznie. I to bardzo niebezpiecznie. Strzelaj, chłopie, jeszcze szybciej. Jej, strzelaj jeszcze szybciej! Dobra!
strzelaj w to, dobrze, strzelaj ta w to, dobrze. Jezu, kiedy ja gwendolinę zarobię? Ten klejak to nie jest najmocniejszy jednak. Darcik, darmowy darcik, jakby tu wjechał, to by przynajmniej jakieś popy robił, a ten klejk 0-0 to on tam za wiele nie robi. No dobra, na razie nic nie wychodzi z mapy. Cofam to, co powiedziałem. Wychodzą z mapy. Dobra. Żyjemy. Moi drodzy, to co? Musimy sobie tu ułatwić grę, nie? Niech z obydwu stron wolniej lecą balony. Dlaczego to robimy? No dla jaj. No jest achievement, oklej 500 000 balonów. No to trzeba je oklejać, gdzie się da, nawet na Odysei. No. Szybciej okleimy, tym szybciej się achievement zrobi. A jak umrzemy, Boże, no to umrzemy, to się wykupimy. Co się stanie? Nic się nie stanie, moi drodzy. Czy ja już na kamo chcę? Jeszcze nie, więc jeszcze sobie zrobimy jednego snajperka na trochę szybszego i będziemy mieli dwa klejaki, dwa snajpery. Będzie nasza drużyna bezpieczeństwa. Klejaki spowalniają, żeby snajperzy mieli czas. Ale tak naprawdę chciałbym tą gwendolinę w miarę szybko ustalić, więc może spróbujemy przeczekać do tej gwendoliny jakoś. Nie wiem, jak. No bo to jest moja odpowiedź bardzo dobra na ledy, to jest moja bardzo dobra odpowiedź na spam, bo ją tylko postawię i będę miał już trzeciotierowy ten. O, zobaczcie, jak dwa klejaki teraz, to co misuje, to co przechodzi na drugą stronę, to teraz od drugiej strony też strzelają, żeby spowolnić. Dobre. Maćku, jaki ty jesteś bystry jak woda w klozecie. O i chyba ten żółte, to tutaj coś tam chyba te różowe. Nie, nic na razie nie uciekło. Na razie żyjemy. Coś tam nam zeszło z pancerza, 3 sztuki raptem na razie. Nie jest to jakoś w miarę dużo, 4 sztuki, bo widzę, że 21 mamy mana shield, a nie 25, więc 4 sztuki jakieś tam nam przebłysły. No ja bym chciał postawić moją gwendolinę, siemanko niunia, jedziesz. No i teraz mamy już pełny spokój, bo tutaj gwendolinka robi boom, one for you i nic nie przejdzie. Nie przejdzie, więc odpalamy kolejnego szybkiego snajpera. Glusoak, bigger glupsy na razie strzelimy, bigger glopsy, żeby tutaj więcej tych balonów ostrzeliwał i zaraz będziemy robić tam korosiva też i robić tutaj snajperów. Snajper pod kamo pierwszy by się przydał, więc kupujemy snajpera pod kamo, bo jeszcze parę turek i będzie ten pierwszy kamo wyskakiwał nam. Nie chcemy go opluć, więc spróbujmy go zabić. Nawet szarpnela kupimy, żeby ten szarpnel się rozpłyskiwał, żeby się to rozpłyskiwało. No i dobra, jedziemy. Moi drodzy, jak my dojdziemy do 80, trudno powiedzieć. Pewnie tak samo zrobimy, czyli jeden snajper super szybki, drugi snajper pod Mejmoaba. Możliwe, że nawet dwa Mejmoaby postawimy, bo nie będziemy tutaj inwestować w moździerze. Chyba, że jakiś moździerz tu ustawimy, to też nie jest głupie, nie? Jeden moździerz tutaj, co będzie łapał wszystko, co spadać będzie z dwóch stron, to też nie będzie głupie. Do końca purplesy tutaj coś nas tutaj podgwałcają, więc tutaj musimy sobie na stronga ustawić, bo już coraz mocniejsze te kolory wchodzą, więc będziemy mieli kamo, będziemy mieli ledy, będziemy mieli mocniejsze strzały z large kalibra. Zostanie nam przejmowanie się już Moabem pomalutku i myślę, że podpalimy trzeciego snajpera pod te Moaby, nie? Ale najpierw Glusoak i Corrosive Glue. I tutaj to samo, Glusoak i Corrosive Glue, niech tutaj nam klejaki kierują troszeczkę popów w końcu, nie? I to nie jest tak, że one nic nie będą robić, bo ten klejak, zobaczcie, już ma 0 popa, nie? Już ma 0 popa. Więc on coś robi tym Corrosive. A ten ma 7, widzicie? Czyli coś robią chłopy, coś robią. Coś robią, to jest dobra dla nas wiadomość. Dobra, wjeżdżamy z kolejnym snajperem, którego ustawiamy na stronga i idziemy czysto w Mejmoaba. Bo ten też w sumie mógł być w Mejmoaba, ale ten pójdzie w takiego Mejmoaba kamoledowego, nie? Mam nadzieję, że nam to się uda i że przeżyjemy, to w razie czego zawsze zostaje nam one for you. No ale large caliber tutaj też będzie kierował, może one nie będą szybko strzelać, ale te ciemnokolorowe balony, jak strzeli raz, to go po prostu zniesie, nie? Z planety zwanej Ziemią. Ojojoj. No jest dobrze, odrodziła nam się tutaj. No.
niby coś tu na jakiś napór taki mamy dość silny, ale możemy One for You odpalić i tam generalnie nic nas tutaj złego nie spotyka. 3240 potrzebujemy na Deadly Precision. I będziemy się dalej martwić naszym smutnym życiem. Natomiast nie wygląda to jakoś tragicznie jak na razie ta mapa. W ogóle, jeżeli nie ma wakacji, to ta Odysejka wygląda całkiem w porządku. Możemy sobie nawet zrobić tutaj trolling, moi kochani. I stwierdzić, że dla nas ważniejsze będzie doczyszczanie, a nie zabicie tego Moaba, więc postawimy sobie tutaj dwa Yetiaczki. Taki plan zrobimy, dwa Yetiaczki 2.04. I one będą doczyszczać tutaj cały spam, który tutaj przyjdzie. Ojojoj. O, widzicie, i ona już sobie tam radzi. A będzie jeszcze lepsza, jak dostanie 2.04 i będą icicle będą jeszcze, nie? To jest tyle dobrze, że teraz 2.04 bije kamoledy samo w sobie. Dzięki zmianom drugiej ścieżki, gdzie Cold Snap bije ledy i kamo, więc taka nasza małpeczka 2.04 bije wszystko, nie musi mieć żadnej chaty, jest wspaniałym czyścicielem spamu, który tutaj nadchodzi. Jak dwa takie postawimy sobie z dwóch stron, to jesteśmy po prostu bezpieczni, że raczej spam żaden do nas nie przejdzie, a później będziemy się martwić o to, co zrobić, żeby moaby tam nie dochodziły, nie? Więc zrobimy sobie takie dwie małpeczki, 2.04. Nasze klejaki też już zaczynają coś robić i to jest też dla nas bardzo dobra wiadomość, bo już popują, tak? No zobaczcie, 380 popa, a tutaj 7 popa, no to są grube wyniki. Glus Platter damy mu, niech mo. Damy temu Glus Platter, bo będziemy tutaj też w skille szli, bo przecież jak możemy w skille nie iść? Nie? Jak możemy nie iść w skille, moi kochani? Ale czekajcie, najpierw zróbmy tą małpkę w icicle do końca. Później się trolujmy dalej klejakami, bo tutaj musi być, o, będą dwa icicle, to one sobie tutaj poradzą z doczyszczaniem. Teraz drugi klejak na Glus Platter. I będziemy zbierać po kolei na Gluchoza, aczkolwiek przydałby się ten main Moab gdzieś tutaj. My jeszcze Deadly Precision'a nie kupiliśmy nigdzie. To niedobrze. To bardzo niedobrze, żeśmy jeszcze tego Deadly Precision'a nie kupili, tym bardziej, że teraz po 50 będą wjeżdżać troszkę mocniejsze te Moabki, a my nie mamy nawet Moab Glue, więc no nie wygląda to zbyt dobrze. Musimy tutaj szybko zorganizować Deadly Precision'y 2 przynajmniej, to tak na grubo. I to tak na grubo, jak nie main Moaby, to przynajmniej na szybko Deadly Precision'y. Jeden będzie Deadly Precision w szybsze strzelanie, a jeden w kamoledowanie. To interesuje nas ten, żeby miał main Moaba, żeby main Moab rozpryski robił. Także na razie jakoś te Moaby zabijamy, ale wydaje mi się, że będziemy chcieli tutaj i tak dwa main Moaby odpalić. Z dwóch ścieżek będą nam tutaj wchodzić, więc odpalamy jednego main Moaba, idziemy w drugiego main Moaba, nie? Nie chcemy, żeby tutaj się nam coś złego działo. Możliwe, że nawet tego main Moaba ustawimy na firsta, żeby tamten trzymał... nie, tego ustawimy na firsta, żeby szybciej strzelał w te pierwsze Moaby, które będą uciekać, a tego zostawimy na strongu, żeby rozpryskiwał. Nie wiem w sumie, jak zrobimy. Na razie oba niech będą na strongu. Ważne jest to, że nie boimy się tutaj o plecy, bo nasze dwa Yetiaczki tutaj będą czyścić dość grubo. Więc oby tylko main Moaby czyściły Moaby, to resztą czyszczeniem zajmą się Yetiaczki, które tam sobie świetnie radzą, tymi icyclami. Będą sobie radziły dość wybornie. Ważne, żeby tutaj nas po prostu Moaby nie napadły. Jeżeli napadną na zwykłe balony na środku, to nasze icycle sobie poradzą. Dorzucimy tam sobie ewentualnie jeszcze jakiegoś moździerza za jakiś czas. Na razie skupmy się na tym, żeby zrobić semi-automatic na naszym trzecim snajperze i generalnie powinniśmy być zrobieni. W razie paniki klikamy jedynkę lub dwójkę i powinno być w porządku. W momencie, w którym zrobimy szybszego snajpera i full auto rifla, powinno być już spokojnie. Powinniśmy sobie z większością rzeczy radzić. Chłopaki będą rozbijać camo ledy. A on camo wszystko już wypluje, czyli tak naprawdę ten super szybki strzelec, jedyną jego słabością będą camo ledy. Natomiast wszystkie, w ogóle ledy będą jego słabością, ale mamy do rozbijania ledów tyle rzeczy, że sobie pora dzimy raczej, więc on tutaj na pewno nam wsparcie zrobi. Teraz dostanie full auto rifla i będzie już potworem. No i jak widzicie, jest ten problem, camo ledy, boom. Co to za problem camo ledy? Klikacie dwójkę, nie ma camo ledów. Kto widział jakieś kamoledy?
Czy ktoś widział jakieś kamoledy? Ja nie widziałem żadnych kamoledów. Dobra, to robimy trolla w takim razie. One for you, bigger blast, faster reload. Tera to tutaj już nic nie ucieknie, moi drodzy. Tera to już stąd nic z tych schodów nie ucieknie. Tym bardziej, że zbliża się 63, więc spróbujmy tutaj troszeczkę jeszcze ułatwić nam tą grę, nie? Podniesiemy jeszcze nawet. Bo one tam będą na te schody mogły wejść, to niech sobie nie wchodzą za daleko na te schody. Jak 63 wygląda? Bardzo uczciwie. Raczej nie powoduje nam żadnych problemów. Raczej nie powoduje nam żadnych problemów ta 63. Mimo wszystko dajmy troszkę niżej, bo niech już tutaj bije tu na boki, bo one tu zaczynają się frizować, więc niech tak będzie. Gorzej, że ten Moab tutaj za daleko gdzieś doszedł. Te Moaby nam coś tutaj nie pykły. No nic, artillery battery, moi drodzy, artillery battery. Jedziemy, artillery battery. Go, artillery battery. Ciach! Niech tam coś dojdzie tylko. No i teraz pobawimy się chyba w klejaki, bo tu już nie chcemy za bardzo, nie mamy w co inwestować. Tu 15 tysięcy pewnie uzbieramy, ale czy chcemy, nie wiem. Pytanie dlaczego? Rozumiem, bo tutaj one blokują te BFB, a Moaby sobie tutaj ładnie. Dlatego jednego chciałem na Firsta nastawić, żeby blokował taką sytuację, nie? Żeby nie było tak, że my moabujemy BFB na ścianach, a Moaby sobie tu wchodzą na spacer jak do siebie, nie? To nie było miłe. To nie było fajne, to nie było miłe. No to glucho stu. Na szczęście mamy odpowiednią siłę ognia. Damy sobie radę jakoś, tutaj te oklejenia działają. Gluchozy nam załatwią temat spamu raczej. Oczywiście nie załatwią problemu 7-8, bo tam będą chyba ceramiki już z kamo, więc one tam za dużo nie zrobią, ale przeżyjemy może jakoś przeżyjemy. 3500 potrzebujemy, 3500 potrzebujemy na kolejnego gluchoza. Damy se radę. Jest drugi gluchos. Więc teraz te chłopaki tam plują jak szalone w te balony. Jak szalone plują. Zawsze w sytuacji kryzysowej możemy kliknąć dwójkę i zrobić czyszczenie mapy, nie? Więc nie ma tutaj paniki. Myślę, że któregoś tutaj nastawimy na Firsta. Myślę, że ciebie nastawimy na Firsta. I damy ci widzenie kamo. Znaczy priorytet na kamo. No, o, widzicie, i teraz to się zestunował tutaj troszeczkę balonik, dobra. Więc jeden trzyma strongi, a drugi first będzie trzymał, dobra. Powinniśmy sobie poradzić, Tero. Tero powinniśmy sobie porodzić. W razie co kupmy sobie glustrojka. W razie co kupimy sobie drugiego glustrojka. Flu! A co, stać nas. Stać nas na rozrywki, kochani. Stać nas na rozrywki. Glue strike numer 2. Fru. Boże, ten achievement oklej 500 000 balonów to będzie najfajniejszy achievement w moim życiu. To będzie takie trollowanie, że o Jezu. Fru. Tru tu 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 tu. To będzie taki trolling, że Chryste, panie. Lepszego achievementa nie mogli wymyśleć. Tru tu tu tu. Szkoda, że nie mam na glue strike jeszcze. Na glue storma. O Jezu, rzucaj duży moździerz. I klej. I palenie. Wszystko rzucamy, co mamy. Dobra, przeżylimy. I klej! Jeju! Jak my 7-8 przeżyjemy? Nie wiem. I klej! I palenie! Chociaż to palenie mogłoby mi się na 7-8 przydać. Jezu, niech oni umierają! 7-8, dobra.
Dobra, mamy dwa kleje, mamy dwa kleje. Klej jeden! Dobra, żyjemy. Jak usłyszymy to puszczamy klej, nie? Halo? O, leci. Dobra. Ojo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 j
9. 7-9 też nie będzie wcale taką prostą turą. Więc przydałby się nam tutaj Gloostrike. Gloostorm. Jest Gloostorm? No to to jesteśmy już... To już jesteśmy w GG. Jak mamy Gloostorm, to już jesteśmy w GG. Tu spalimy trochę ekranu. Jedziemy z Gloostormem, to już jest GG. Duże. Boom! Duże podpalenie i pytanie, czy sobie poradzimy z 80-ką. Jeszcze 79 nas tutaj gnębi. To Gloostorm, tu szybciutko nam to padnie wszystko. Gloostorm dodaje dobry damage, 80-ką też spalimy, zwykły klejk. No dobra, ZOMG! ZOMG nadchodzi! Co my mamy do zaoferowania temu ZOMG? No nie bardzo dużo. Możemy duży klej zafundować mu, żeby go snajperzy tam szybko spałowali, nie? Mały klej, żeby go tam spałowali, nie? Super podpalenia, wszystko możemy odpalić, bo nam to wisi, bo to i tak jest GG. Kolejna mapka udana, kolejny sukces. Pędzimy dalej, kolejna mapa, która będzie wspaniałą mapą dla klejaka, o ile dobrze pamiętam, będzie to Reverse. A w związku z tym, że będzie to Reverse, tak, Reverse, i nas znowu nie stać znowu nas nie stać na Herosa, więc mamy problem. Mamy problem. Huiston mamy problem. Huiston mamy problem. To co my tu damy? Snajpera? Tacy będziemy, wiecie, mało oryginalni. Snajpera? Klejak niech tam okleja, a snajper będzie strzelał. Chociaż widzę, że zaczynamy od ciężkiej lundy czwartej. Szybsze strzelanie. Chłopie, szybciej, 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 strzelaj, szybciej, 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 dobrze, dobrze. Nie, nie, nie. Dlaczego on nie trafia? Dlaczego on nie trafia? Co to za głupi snajper? Co to za snajper, co nie trafia? Co to za klejak, co nie trafia? Co tu się w ogóle dzieje na tej mapie? O co tu chodzi? O co tu chodzi, ja się pytam. Strzeloj szybciej. Strzeloj do kaczek. Strzeloj jeszcze szybciej. No. No i żebrzemy na Gwendolinę. Tutaj tylko do 60 rundy, więc zejdzie nam to dość szybko, mam nadzieję. No i wbijemy, mam nadzieję, jakiś procencik do naszego achievementu na klejaczka. Achievementik na klejaczka, rzecz dobra. Tylko jak ten snajper jakiś taki dziwny. Ten klejak też jakoś dziwnie trafia. W ogóle jakoś dziwnie się tu wszystko dzieje na tej mapie. Dajmy drugiego klejaczka, bo ten jeden se po prostu nie radzi, nie? No jak oni tak trafiają tam w krzaki, to się nie dziwię, że se nie radzi. No snajper musi mieć dużo więcej czasu na zabijanie, nie? Więc dajmy jeszcze drugiego klejaczka, żeby tutaj snajper miał więcej czasu, żeby wszystkie balony na pewno były oklejone. I żeby snajper sobie tutaj radził, nie? Nawet tak mu zrobimy, żeby mu łatwiej się strzelało w te ciemnokolorowe, nie? Bo to jest... 4 lajery za strzałem, więc to już jest dość dużo. Dość dużo, ustawimy nawet na Stronga. Aczkolwiek raczej nie, bo to jest nasz pierwszy snajper, więc raczej niech on tam czyści wszystko, jeżeli w ogóle da radę. Glue Soak zróbmy, żeby po rozbiciu... No, coś ciężko ten mój snajper sobie daje radę. Tak. Muszę przyznać, że zaczyna go tam napierać na mecie. Dobra, dał radę. Dał radę. Bigger Globsy zróbmy. Pomóżmy temu snajperowi jakoś. Pomóżmy temu snajperowi i Korosi w glue. I zrobimy to samo drugiemu klejakowi. Niech ten snajper ma trochę łatwiej. Zobaczcie od razu. Dużo lepiej. Dużo lepiej. Bigger Globsy. Dużo lepiej od razu. Dwa klejaki. Ja mam dwa klejaki. To jest OP. OP opening. Dwa klejaki OP opening. Boże, Maciej, to ktoś tam myśli, Boże, człowieku, coś ty, jakieś klejaki na Odyseję wziął. A co? Zły klejak? Zobaczcie, jak ładnie klei. Zobaczcie, jak ładnie klei. Jeden snajper, dwa klejaki i dajemy se radę. I do Moaba dojdziemy. Do Moaba dojdziemy.
chcę łyknę kawy z wrażenia. Dobra, ale teraz może coś poważniejszego dostawimy, może spróbujemy nazbierać na tą Gwendolinę w końcu, co? Jak już mamy dwa fajne klejaki, które nawet robią jakieś popy, ten cały 190, ten... Patrz, jak te popy lecą. Oni za nas przebiją w popach snajpera. Jakie cwaniaki, zobaczcie, zobaczcie, jak pluje to, jak to pluje jadem. Dobra, gdzie my ją postawimy, tą niunię tu? Żeby w razie czego pleców pilnowała też? No po co tam będzie pilnowała głupia plecu? Niech se tu strzelą, o, ups. Plum, niech ona tu z przodu będzie, bo jak będzie mołab, to ona go spali, a snajper będzie dobijał tego mołaba, nie? Niech ona se tu stoi. Teraz Large Caliber. Co my mamy na camo w tym momencie? Niewiele. Czyli 24 wpuszczamy, rozumiem. Chyba. Chyba tak by wypadało zrobić, żeby wpuścić 24. Gdzie jest ten camo? Jest sobie ten balonik camo. Niech on se tam idzie, o kolca się rozbije. Nie będę się na razie nim przejmował. Haps. Nie jest, no nie jest na razie w moim interesie do 33 się martwić o camo. W moim interesie teraz by było martwić się o klejaczki, żeby one sobie coś robiły. No i coś tam robią. 200, 500. Gwent 170, no i snajper 2000. No ale snajper idzie tutaj w Deadly Precision. A może pójdziemy w jego w super strzelanie? Nie, w Deadly Precision pójdziemy. Albo dodamy drugiego snajpera, co? Dodamy drugiego snajpera i zrobimy już to camo. I teraz ciebie nastawimy na stronga, bo masz pierwsze drzewko, a ciebie na firsta, bo będziesz miał camo i będziesz tutaj miał priorytet na camo. O, i teraz na 33 się już nie boimy raczej, powinniśmy dać radę. Z 33 taką mam nadzieję, nie? Taką mam nadzieję, a co z tej nadziei wyjdzie, to zobaczymy. Rząd zrobił jak chciał, a co z tego wyjdzie, zobaczymy, jak to mówią Nikodemowie dyzmy. Jak to mówią Nikodemowie dyzmy? Rząd zrobił jak chciał, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Okej. Mykej, jak to mówią. Pipo, okej. Czyli wygląda jakoś na razie trudno ta mapa. Problemem może być ten moab, więc zróbmy mu debility precyżyna na tego moaba, żeby go szybciej spałować. Raczej nas nie będzie stać tutaj na main moaba do 40. Takie mam dziwne wrażenie, że powinniśmy odpalić ten koktajla zara. Bo coś tu za duży napór nas tych różowych spotkał. No bo nie mamy szybkostrzelnego snajpera. No ale tu są chłopcy szybkostrzelni, więc... Masz glue, masz kleja lepszego. Zaraz tu zrobimy dwa klejaki, one tu wykerują wszystko. Z obydwa klejaki bym mój maba za to kupił, ale spoko. Nieistotne. Z jednym mabem sobie poradzimy, a te glue splattery nam się pomiędzy 450 bardziej przydadzą niż ten main moab. Więc załóżmy, że będziemy tutaj teraz pięknie glue splatterować. Jeszcze przydałby się nam gluchos. Gluchoze by się nam jeszcze przydało. Gluchoze. No ale zobaczymy, czy nam się to uda, to gluchoze wykierować. Bo to w sumie jest dość blisko do moaba. Jest moaba. Ło! Co to za moaba było? Idziemy w gluchoza, bo co to za moaba było, moi drodzy? Jak zrobimy gluchoza, to tylko kamo będą przez nas uciekać. Zobaczcie, on teraz będzie tutaj pluł jak dzik. Jeden i drugi będzie pluł jak dzik. Wszystko będzie oplute. Wszystko będzie oplute. Zobaczcie, ile popów robią. 1000 popów już prawie ma ten pierwszy klejak. A ten ma 575. On to kamo niestety jakieś. Ale my już na kamo jesteśmy tu bezpieczni. I zaraz drugi gluchos tu wjedzie. No i będziemy musieli się szykować na te moaby po 50, nie? Dobra, dwa gluchozy to jest już troszkę za dużo. Teraz na main moaba zbieramy. Ewentualnie na autosemi strzelanko. Może autosemi strzelanko będzie lepsze. Problem jest taki, że na razie nie mamy pomysłu na kamoledy, tak? Ty nie jesteś na kamoledy i ty też nie będziesz na kamoledy. Więc to jest taki drobny problem, który możemy mieć w naszym życiu. Kamoledy.
Kamuledy. Jaki my mamy pomysł na kamuledy? Zaraz wam zdradzę. Mamy chytry plan na kamuledy. Już wam zdradzam. Koniec dominacji kamuledów. Koniec dominacji kamuledów. Nie będzie kamuledów. Nie będzie żadnych kamo. O, koniec, koniec kamo. Koniec kamo, Maciej powiedział. A jak ktoś myśli, że się prześliźnie, to się nie prześliźnie. Jak Maciej mówi koniec kamo, to koniec kamo. I w tym momencie nie mamy problemu z kamoledami, bo nie mamy problemu z żadnym kamo. O. Signal Flare zdejmuje kamuflaż permanentnie, więc się nie boimy. Faster Reload, żeby żaden balonik się nie przemknął. I teraz jesteśmy bezpieczni. Żadne kamo nas teraz nie boli, więc idziemy teraz w Mejmoaba, bo zaraz się nam przyda Mejmoab, nie? No właśnie, bo... O, dobra. Mamy Mejmoaba numer 1, teraz sobie full auto rifla dowalimy, który akurat ma kamo, więc trochę nie jest udana ta ścieżka tego full auto rifla, bo mógł zdecydowanie być w pierwszej ścieżce, skoro nie przejmujemy się już kamo. To może tak zróbmy, nie marnujmy pieniędzy niepotrzebnie, zróbmy go w pierwszej ścieżce na full auto rifla. Niech ma większy damage, skoro nie potrzebuje kamo, bo z kamo nie mamy już problemu. Ten też nie ma kamo, więc elegancko mamy snajperów bez kamo, bo nam są kamo niepotrzebne, tak? Mamy po to dwa moździerze, żeby nie mieć problemu z kamo. A? Maciej to jest jednak spryciarz, a jeszcze jak będzie mało, to postawię tam maga i zrobię shimmera dodatkowo. Już się nic nie przemknie. Co, moi kochani? Już się nic, mówicie, nie przemknie? Już się nic nie przemknie. Nic się nie przemknie shimmerowi. Nic, a nic. Także mamy dwa moździerze i shimmera. Nie ma opcji, żeby tutaj jakieś kamo uciekło. Nie ma po prostu opcji. I nawet jakieś ledy będziemy rozbijać, a co? Nie ma tu opcji, żebyśmy zginęli do 60 tury, czyli do końca tej rundy. Nie wiem, co ja robię na tej mapie, ale jest fajnie, klejaki mają popy, jest dobrze. Jest dobrze, jest śmiesznie przynajmniej. Przynajmniej jest śmiesznie, mam taką nadzieję. Możemy sobie koktajl odpalić, możemy sobie to spalić cały ekran, możemy sobie wszystko zrobić. Bo nie boimy się kompletnie niczego już do 60 tury, nic się tu nie wydarzy. Możemy sobie jeszcze postawić duszki. Duszki, balonuszki sobie tutaj odpalić możemy też dla zabawy. 60 tura, no to tutaj BFB jakieś takie sobie wyszło, zanim wyszło to zginęło i tyle. I trzecia mapa za nami, przed nami jeszcze dwie mapy, Odysejki, Hard, ale to już w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, do zobaczyska, siemanko i pa pa!